Dziękuję bardzo. Witam Państwa na takiej szybko zorganizowanej konferencji, bo też i sport wymaga szybkości, sprawności. Wspominaliśmy już w trakcie podpisywania umowy z Pogonią Szczecin, w trakcie której również doszło do podpisania umowy między Chemikiem a Pogonią w zakresie szkolenia młodzieży oraz tam były inne też formy współpracy usankcjonowane i sprecyzowane. Było to pokłosiem naszych oczekiwań i rozmów z Pogonią Szczecin, które zawarliśmy i w umowie tej ramowej, aby Pogoń Szczecin otoczyła opieką i wsparła w szkoleniu młodzieży klub Chemika Police. Liczymy na to, że przy naszej pomocy, bo również dzisiaj spotkaliśmy się, żeby poinformować o podpisaniu umowy o współpracy z klubem Chemik Police, czyli to już jest ten drugi etap z naszej płaszczyzny i tutaj w tych relacjach wewnętrznych z klubem. Natomiast nasze oczekiwania w stosunku do klubu, który w większości skupia naszych pracowników, jak również, czy przede wszystkim dzieci naszych pracowników, żeby w tym klubie po pierwsze były dobre relacje i warunki treningu, spędzenia czasu, żeby klub pełnił również pewną rolę wychowawczą, jak również zależy nam na tym, aby osiągał w sportowej rywalizacji dobre wyniki. Natomiast Chemik Police na miarę swoich możliwości ma funkcjonować sprawnie i też osiągać sukcesy sportowe. Dużym wsparciem obserwujemy działania nowego zarządu. Też te efekty są widoczne, także od tej strony jesteśmy spokojni, iż nasz udział tylko może zarząd w tych działaniach, które podejmuje w celu uzdrowienia klubu, wspomóc i nasze środki będą dobrze wykorzystane. Liczymy na to, że przede wszystkim w szkoleniu młodzieży osiągniemy duże sukcesy z panem Adamczukiem. W trakcie ostatniego meczu również rozmawiałem, mówił, że ta współpraca, tam skierowano i też i zawodników, że ta współpraca dobrze przebiega. Z dużymi nadziejami, z dużymi oczekiwaniami przystępujemy do nowego sezonu i mogę zadeklarować, że ze strony zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police będziemy zarząd Chemika wspierali i na pewno, jeżeli będą jakiekolwiek problemy, które będziemy mogli pomóc rozwiązać, to taką pomoc deklarujemy. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Na początku chciałbym jeszcze raz podziękować nie tylko za tą umowę, ale również za umowę z Pogonią Szczecin, za zaangażowanie tu pana prezesa, pana Wojciecha Radackiego, pana Tomasza, pana Sam. Bardzo dziękujemy. Jest to dla nas bardzo ważny dzień. Cieszymy się, że Grupa Azoty Zakładu Chemicznego Police będzie partnerem Chemika Police. Tak jak tutaj już usłyszeliśmy, mamy wiele zadań i wychowawcze, szkolenie młodzieży, ale przede wszystkim ta umowa pozwoli nam na realizację zadań statutowych, odbudowę i rozwój Akademii Młodzieżowej, o tym zresztą pan prezes wspominał. Chcemy również odbudować się sportowo, jeżeli chodzi o pierwszy zespół. Marzy nam się awans do czwartej ligi, powrót do trzeciej ligi, bo to jest również motywacja dla tych młodych chłopców, żeby oni również mieli jakiś cel w naszym klubie. Jak każda umowa łączy w sobie dwa elementy. Tutaj dzięki wsparciu będziemy mogli, udzielonym wsparciu będziemy mogli realizować swoje zamierzenia sportowe, ale również będziemy musieli świadczyć jakieś usługi. Chcemy, aby ta nasza dobra praca, nasze sukcesy były również pozytywnie odbierane poprzez Grupę Azoty, żebyśmy budowali dobry wizerunek i Klubu Piłkarskiego Chemik Police i Grupy Azoty w naszym środowisku lokalnym. Na pewno w sporcie, w każdym sporcie są również porażki, o tym też trzeba pamiętać. Mamy nadzieję, że te porażki przyczynią się do tego, że będziemy budować jakąś taką solidarność
i będziemy też oczekiwali wsparcia i niejednokrotnie pomocy, którą tutaj możemy uzyskać, za co serdecznie dziękujemy. Na pewno chcemy promować nasz klub w środowiskach najmłodszych, czyli chcemy robić, już robiliśmy akcje promocyjne w przedszkolach, w szkołach podstawowych. Będziemy promować nie tylko siebie, ale również grupę Azoty. I damy z siebie wszystko, aby ten klub był prowadzony jak najlepiej i sportowo, ale przede wszystkim, żeby ten wizerunek klubu był na dobrym poziomie. I jeszcze raz dziękuję za to, co nam umożliwiają zakłady chemiczne Grupy Azoty, bo to jest dla nas bardzo znaczące, dla całego zarządu. Także serdecznie dziękujemy, nie tylko dla zarządu, dzieci, młodzież, pierwszy zespół, rodzice wokół klubu, bo nie każdy wie, że w tym klubie szkolimy ponad 300 młodych zawodników, jest grupa Luboi. Także klub jest naprawdę bardzo pozytywnie spostrzegany, nie tylko w naszym mieście, co nas cieszy, ale musimy troszeczkę zmian zrobić, musimy troszeczkę ulepszyć to szkolenie. I tak jak już mówiłem, w tym kierunku będziemy szli. Dodam, że oczywiście inne kluby na podobnym poziomie, w podobnej klasie, ale spoza Polic, na takie wsparcie nie mogą liczyć, bo podkreślamy, siedziba spółki jest w Policach i o tej społeczności lokalnej myślimy i w ramach dofinansowywania różnych przedsięwzięć to przede wszystkim i praktycznie wyłącznie skupiamy swoją uwagę na społeczności tutaj lokalnej.